Czy i w jaki sposób klocki Lego mogą pozytywnie wpłynąć na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych? Sprawdzali to dzisiaj łódzcy pedagodzy, którzy duńskie zabawki na co dzień wykorzystują w pracy z uczniami klas 1-3 i z przedszkolakami. Odwiedzili podopiecznych Fundacji Dom w Łodzi i przeprowadzili zajęcia, które miały za zadanie uczyć współpracy, negocjacji, a nawet matematyki. Katarzyna Matczak. W zajęciach udział wzięła kilkuosobowa grupa dzieci w różnym wieku i z różną dysfunkcją. Dobrze? No super. Luka, ile masz klocków już? 8. Będziesz do 10? Dziś ich zadaniem było ułożenie wieży z klocków. Budowanie na przemian lewą, prawą ręką. Budowanie w grupie. To znaczy, że są coraz wyższe budowle. Trzeba się dogadać, kto stawia, kto położy dany element, jak wysoko zbudujemy, żeby to się nie rozwaliło. Ponoszenie porażek, bo co chwila te klocki upadają. Nauczyciele Jacek Suliga i Dominik Pawlak, nieformalni ambasadorzy tej metody edukacyjnej w Polsce, chcieli pokazać, że najlepiej dzieci uczą się przez zabawę. Jurka, do ilu umiesz liczyć? Poziom emocji i poziom zaangażowania dzieci i to, jak widzimy, że one się uczą, dzięki temu my się również uczymy od nich pewnych rzeczy, co należy poprawić, co należy urozmaicić w kolejnych zajęciach, to rzeczywiście przynosi te efekty. Jak mówią wychowawcy z Fundacji Dom w Łodzi, każdy nowy sposób rehabilitacji jest niepełnosprawnym dzieciom potrzebny. Wszystkie innowacyjne metody sprawiają, że dla dzieci jest to przyjemne i to jest jakby tak ukradkiem pomagamy im, także one nie do końca są świadome, traktują to jako zabawę, ale jednocześnie jest to dla nich świetne wspieranie rozwoju. Pierwsze zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem duńskich klocków przeprowadzili pedagodzy z RPA. W tej chwili metoda testowana jest w kilku krajach na świecie. W Polsce dzięki wsparciu władz Łodzi od roku działa mobilna Akademia Lego, która prowadzi zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach w naszym regionie.